Witam Cię, dalsza część kursu Skikada. Dzisiaj Wam pokażę, jak zamówić własną płytkę w konkretnej firmie. Ja to zrobię na przykładzie Faldruka, ponieważ tam zamawiałem i tam jest wszystko ładnie wypisane, więc zobaczycie, jak to wygląda. Oczywiście w każdej firmie możecie to zamówić, ale każda firma ma podobne zasady i podobne wyceny tych płytek. Więc na jednej, jak zrobicie, to będzie git. Od czego tutaj zaczniemy? Od czego tak naprawdę zależy cena tej płytki PCB? Różne firmy robią to inaczej. Ja Wam tutaj pokażę kilka przykładów i zobaczycie tutaj taki list do wyceny, który trzeba uzupełnić, jeśli chcecie zrobić własną płytkę. Powiem, do czego co służy. Potem wygenerujemy sobie tak zwane gerbery, czyli pliki. I do tego wygenerujemy pliki wierceń, wszystkie potrzebne pliki. Jeśli chcemy zrobić solder maskę, no to oczywiście trzeba będzie wygenerować pliki solder maski i tak dalej. No i na końcu wygenerujemy sobie tak zwany plik BOM, czyli Bills of Materials. I tyle. Od czego zależy tak naprawdę? No, zależy głównie od tego, ile warstw chcemy tutaj na tej płytce mieć. Ja Wam pokazałem tylko robienie na jednej warstwie, czyli jedna płytka PCB jest i ona jest dwustronna. Ale nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby zrobić sobie płytkę wielowarstwową, gdzie przeploty będą na kilku warstwach. I to tak naprawdę, dlaczego komputery mieszczą się na tak małej płytce? No dlatego, że one są zrobione, te płyty główne zrobione są wielowarstwowo i tutaj te linie są w każdej warstwie, tak, te linie miedzi. No tak to wygląda wielowarstwowo. W Kikadzie tutaj na razie jest ta opcja tylko jednej warstwy dwustronnej. Druga ważna zaleta to jest wielkość całej płytki oczywiście. O, to jest główna cena, jak wielka jest płytka, ponieważ oni muszą kupić laminat na to i im większy laminat, tym po prostu większa cena. Ale cena też zależy od wielkości i ilości tych ścieżek, czyli im większe tutaj ścieżki, tym jest taniej, tak? Im mniejsze ścieżki robimy, tym jest trudniej, ponieważ wypalenie tej ścieżki malutkiej wiąże się z tym, że trzeba mieć lepsze narzędzia, tak? Czyli im zrobić coś zminiaturyzować, tym trzeba mieć większe narzędzia. Do tego dochodzą dziury, tak? Czyli ilość przeplotek, ilość elementów THT. I czy dziury są mineralizowane, czy nie, czyli czy są PTH, czy NPTH, czy płytka jest mieszana, czy tylko mineralizowana, to wszystko wpływa na to, na wycenę płytki. Następnym ważnym elementem jest coś takiego jak testy elektryczne. Po zrobieniu płytki one są z reguły robione nie chemicznie, tylko ultrafioletem. I po zrobieniu może się zdarzyć tak, że nie wszystko się po prostu tam wypaliło i niektóre ścieżki zostały, więc dobrze zamówić jeszcze specjalną taką opcję testy elektryczne. Wtedy będziecie mieli pewność, że płytka jest w 100% zrobiona dobrze. Jeśli coś nie przylutowaliście albo wy coś zrobiliście źle, no to wiadomo, że to wy zrobiliście, a nie firma, tak? Więc zamawia się takie testy, oczywiście jest dodatkowo odpłatne. I oni to robią na miejscu i sprawdzają w poszczególnych pinach, tak, tymi digami. Co następne jest? Obróbka mechaniczna. Można sobie zamówić różne kształty naszej płytki przy projekcie, ale oczywiście to jest dodatkowo odpłatne. Te frezowanie też tutaj można jakoś pometalizować z boki i tak dalej, więc tutaj można to oczywiście zamówić, ale to jest dodatkowa kasa, więc tylko niektóre firmy się na to decydują. Jak wygląda standardowy taki formularz do wypełnienia? No tutaj zobaczcie, że trzeba wpisać wymiar płytki, wymiar panelu. Co to jest ten panel? Na panelu może wejść tam kilka płytek, tak? Więc tutaj po prostu można wpisać, można na to olać. Można olać liczby na panelu. Co jest ważne? Ważny jest rodzaj, czy to jest jednostronna, czy dwustronna. W 90% zawsze będzie to dwustronna płytka, chyba że to jest jakiś mały projekt, no to da radę to zmieścić na jednostronnej. No i tutaj można, jak będziemy mieli jakieś wielowarstwówkę, no to tutaj trzeba jakoś uzupełniać. Jaki materiał jest stosowany?
Nie znam tutaj dokładnie wycen, które trzeba zastosować, żeby było jak najtaniej. Grubość płytki też tak naprawdę do wyceny za bardzo nie ma znaczenia, ale wiem, że jak ja zamawiałem, to 2 mm nie różnią się niczym od milimetra, tylko tyle, że to była sztywna płytka. Ale tutaj po prostu jest to uwzględnione. Na pewno startowa grubość miedzi różni się. Im większa grubość miedzi, pokrycie miedzi, tym na pewno płytka będzie droższa. Dlatego się zawsze robi jak największe ścieżki, żeby później móc jak najmniejszą tą miedź tutaj dać, żeby to wszystko działało. Końcowa grubość miedzi, pokrycie pól lutowniczych. I tutaj oczywiście w zależności co chcemy nałożyć na nasze pady, to tutaj będzie znowu skasowane. Maski lutownicze. Maski lutownicze to jest potrzebne do solder maski. Czym są te solder maski? Jak weźmiecie taką zwykłą płytkę, ona jest tak fajnie polakierowana, pola są zabezpieczone. To właśnie jest to. Można ją polakierować z jednej strony, z dwóch stron i tyle. Więc tutaj musicie dodać nawet specjalne pliki, żeby było wiadomo, co lakierować, co nie. Czyli po prostu, żeby nie lakierować pól lutowniczych. Co mamy jeszcze? Opis montażu, minimalna szerokość ścieżki. Tak jak mówiłem, im mniejsze ścieżki, tym droższa płytka, ponieważ im mniejsze ścieżki, to tutaj musisz mieć lepsze urządzenia do wytrawienia tych płytek. Więc tutaj to trzeba wszystko zapisać. I tak samo rodzaj otworów, czy są PTH, czy są NPTH, czy są po prostu takie i takie. No i obróbka mechaniczna, czyli to frezowanie i inne takie bajery. I jak dostawa, czy ma być w panelu, czy ma być to pojedyncze. No i tutaj sobie zaznaczamy. Tak wyglądają standardowe pliki. Na co trzeba zwrócić uwagę? Oprócz wyceny płytki, gdzie osoba wyceni wam, ile kosztuje taka dokumentacja, każda firma doliczy coś takiego jak dokumentacja. Co to jest ta dokumentacja? I to zawsze jest, jeśli zamawiacie pierwszy raz płytkę, no to musicie to doliczyć, ponieważ oni muszą stworzyć wszystkie takie klisze naświetlające do każdej warstwy. Czyli jak będziecie mieli, chcecie zrobić dwuwarstwówkę, czyli macie dwie klisze, następnie dwie solder maski, znowu dwie klisze, jedną opisówkę, znowu jedna klisza, jak dwie opisówki, no to dwie klisze. No i każdy taką kliszę mu trzeba stworzyć na nowo, więc to są koszty. Jeśli będziecie brali większą ilość, no to oczywiście jak weźmiecie, o, zrobicie prototyp, klisze już są, to płacicie tak naprawdę tylko za zrobienie tej płytki, a nie płacicie już za dokumentację. Czyli po prostu to jest taki koszt zrobienia pierwszego urządzenia, tak? I później one zostają z reguły, albo odsyłają wam, albo zostają w danej firmie i po prostu wtedy, jeśli chcecie tylko zrobić daną płytkę, to mówicie, że poproszę taką i taką nazwę, dlatego mówiłem, że te nazwy są ważne na początku. No i ostatnie to jest te tak zwane pliki BOOM, czyli po prostu lista materiałów, żeby później oczywiście można zrobić taką listę i wysłać firmie, żeby firma wam to jeszcze zlutowała, tak? Czyli są takie firmy, które zarówno robią płytki PCB, jak i lutują to, więc wszystko robią kompleksowo. No ja wam teraz pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Czyli mamy tutaj nasz projekt. W PCB tutaj nic się nie zmienia, ale sobie dorysujmy na warstwie tej tutaj B, ponieważ B to jest ta zielona warstwa. Narysujmy sobie kółko, żeby było wiadomo, że to jest ta warstwa B. I teraz zobaczcie, co trzeba zrobić. Wygenerujmy sobie tutaj gerbery. Klikamy tutaj. Wybieramy, które chcemy zrobić. Czyli jeśli zamówiliśmy w firmie, zamówiliśmy tak, dwuwarstwówkę, czyli zaznaczamy zarówno górę, jak i dół miedzi. Chcemy dwie opisówki, czyli zaznaczamy górę, dół. No i chcemy dwie solder maski. Zaznaczamy górę, dół. I co robimy? Klikamy, gdzie mamy tutaj? Klikamy na dole, tutaj rysuj. I on z automatu nam tutaj utworzył pliki w naszym projekcie. Pliki GBR, czyli nasze gerbery. Co jeszcze jest ważne? Firma was poprosi, jeśli wyślecie im te pliki, gdzie mają być dziury, czyli po prostu pliki wierceń, czyli trzeba zrobić generuj pliki wierceń. W plikach wierceń on z automatu weźmie, więc tutaj możecie w calach, możecie w milimetrach, możecie jak tam chcecie, i wygenerować pliki wierceń. I teraz te pliki zostały wygenerowane.
Ja Wam je pokażę. Te pliki są w naszym projekcie. Zobaczcie, że tutaj doszły nam tak. Drill, czyli nasz plik wierceń, tam gdzie są dziury, czyli wszystkie przeplotki, wszystkie te przyciski przewlekane tutaj będą. No i gerbery. No, otwórzmy sobie narzędzie do oglądania tych gerberów. Gdzieś tutaj Gerber View. To jest narzędzie do naszych gerberów. Tutaj mamy wczytaj pliki wierceń. No i zobaczcie, że jest tylko jeden plik wierceń. I zobaczcie, że on jest jakiś taki dziwny, ale o, to jest nasz plik wierceń. Nawet nie trzeba, można to tak przybliżyć. Zobaczcie, że tutaj w tych miejscach, gdzie są te przyciski, to są po prostu dziury, a te tutaj to są przelotki. Na tego Gerber View można nakładać, tak, można nakładać inne pliki Gerbery. Czyli nałóżmy sobie na przykład warstwę miedzianą B. Pach. Zobaczcie, że na te pliki, zobaczcie, że te dziury, które tutaj były, no to rzeczywiście to były nasze przelotki. Jak nałożyliśmy tą warstwę, to wszystko się nałożyło. I tak możemy sobie nakładać te warstwy. Tutaj było B, F. I możemy po kolei każdą warstwę nakładać. I tak robią to w firmie, tej, której robią płytkę. Po prostu nakładają te warstwy na siebie, robią klisze dla poszczególnej warstwy, no i tworzą w ten sposób Wam płytkę, tak? Możecie sobie wszystkie nałożyć i tyle. Dobra, to są gerbery. Jak robić booma? Boom jest tutaj, czyli musimy wejść na schematach, dlatego mówiłem, że nie róbcie na PCB. Nie dorysowujcie żadnych elementów, tylko twórzcie zawsze na schemacie. Ponieważ jak będzie coś na schemacie, no to znaczy, że jest też na PCB i wtedy się nie pomylicie i nie wygenerujecie złych plików i tak dalej. Więc to się nazywa generuj listę tutaj materiałową. Zobaczcie, że jak klikniecie to tutaj nic nie ma, żadnego skryptu. W niektórych, w nowszych wersjach KiCada ja już miałem to z automatu podłączone. No u siebie niestety nie mam, więc musicie zrobić coś takiego. Dodaj wtyczkę. Wtyczka będzie program KiCad Bean i tutaj macie skrypty i macie pluginy. Pluginy są trzy. Weźmy sobie Boom 2 CSV. OK. I on już podłączony jest, tak? Czyli programiści tutaj już zrobili tam, żeby wszystko było OK. Ale on teraz będzie generował XML-a. My chcemy, żeby on wygenerował nam CSV-a. CSV-a. Ponieważ CSV to jest taki standardowy plik, gdzie można go w Excelu otworzyć i łatwo przeglądać. XML-a trzeba by sparsować i robić cuda, ale można od razu wtedy na stronę wrzucić, jeśli ktoś wie, jak tam sobie to zrobić. No i zobaczmy. Utwórz. Zobaczmy, że utworzył nam plik XML-a, ale powinien być jeszcze z końcówką CSV-a. To jest mój kosz. O, jest, tak? Czyli tutaj jest testowa CSV. I teraz tak, ja bym chciał go otworzyć za pomocą OpenOffice'a. OpenOffice Call. OpenOffice Call nam zawsze pyta o to, jak to ma być zrobione. Ja proponuję Unicode UTF-8 zrobić przecinki, tak? I tutaj na dole widać, co się stanie. Jeśli oddzielimy go przecinkami, to każda kolumna będzie, każdy jeden element będzie tutaj ładnie oddzielony. No i robimy OK. W tym momencie nasza lista materiałowa jest ładnie posegregowana. Każdy element się nazywa, czyli IC1. To jest Atmega w obudowie takiej. D1 LED w obudowie takiej. D2 LED w obudowie takiej. Oczywiście te skrypty Boom możecie zrobić różne. Możecie ściągnąć takie, które wam pogrupuje, policzy te elementy w odpowiednich obudowach. Zrobi to po prostu ładnie, ilości wam wyliczy i będziecie mogli tylko sobie zobaczyć i koszty sobie wyliczyć, ile tego. Tak musicie ręcznie te koszty zrobić albo jakiś skrypt w Excelu napisać. No ale o to chodzi. No, mam nadzieję, że się podobało. Praktycznie zrobiłem kompleksowy kurs z KiCada, nawet jak zamówić własną płytkę. No, mam nadzieję, że to się komuś przyda. No, na pewno tym osobom, które chcą tutaj w tym kierunku się rozwijać. No, do następnego. Pa!